Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geek Nerd News. No i przed nami na pewno definitywnie ostatni odcinek z tej serii, czyli opening saszetek z minifigurkami z serii Harry Potter. Zostało mi praktycznie do kolekcji tylko do uzbierania 5 figurek. Mam nadzieję, że dzisiaj z tych 5 3 tutaj uzupełnimy. No i dwie pozostałe, jak mówiłem już wcześniej, jak i też w holu o tym mówiłem, dwie te ostatnie będę po prostu musiał sobie gdzieś tam pewnie oddzielnie dokupić. Nie wiem, czy już odpakowane, czy nie odpakowane, ale też na pewno nie będę tego pokazywał, dlatego że nie wiem, czy kupię je za jednym zamachem, czy też oddzielnie. To już czas pokaże. No i cóż, mam nadzieję, że miło spędzicie te parę minut, kiedy będziemy otwierać saszetki i omawiać sobie bohaterów, których w nich znajdziemy. Dobra, dwie saszetki idą na bok, nożyczki idą w ruch i otwieramy pierwszą saszetkę. I myślę, że co tutaj mamy. Dobra, ja już wiem, co to za figurka, dlatego że bardzo prosto jest ją też wymacać. Taki patent z tymi figurkami jest zazwyczaj taki, że trzeba w jakiś taki sensowny sposób kilka pewnie czy kilkanaście saszetek sobie przemacać i później już idzie to, można powiedzieć, taśmowo. Po jednych elementach po prostu weryfikuje się, co jest w środku. To jest Jacob Kowalski. Jacoba Kowalskiego najprościej jest wymacać po dwóch takich okrągłych tajlach 1x1, tych ciasteczkach, które ma w swojej walizce. No i to jest najprostsza metoda na to, żeby wejść w posiadanie tej figurki. I oczywiście ją sobie składamy. Zaraz sprawdzimy, jak jeden z głównych bohaterów filmów o przygodach Newta Scamandera prezentuje się w wersji legowej. No i co my tutaj mamy? Dobra, buźka taka trochę januszowata, z wąsikiem. Bardzo fajny garnitur, aczkolwiek no, myślę, że ten sam minus, który był w przypadku Credence'a Barebone'a, czyli totalnie nudny tył. Zero nadruków na torsie, nic na nogach, ani z przodu, ani po bokach. I sytuację ratuje po prostu fajnie zrobiona marynarka z kamizelką, z krawatem, z koszulą. Włosy chyba takie jak w przypadku Tony'ego Starka. I tak swoją drogą myślę, że tą figurkę nawet można używać w roli Tony'ego Starka. Jest elegancko ubrany, jest podobnie zaczesany, podobnie nawet ma podobny zarost, bo tutaj taki wąsik, faktem nie ma brody, ale rzeczywiście jest pod tym kątem do Tony'ego Starka dość podobny. No i jego atrybutem w tej saszetce jest walizka, do której wkładamy ciastka. Ciastka są dwa. Ten jeden wygląda jak jakieś strucla makowa, która by była przekrojona, a to, no nie wiem, może tarta z jabłkami, które są tak poukładane w okręgu. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ale znowu fajne elementy jedzeniowe, tak jak mieliśmy w przypadku Queenie Goldstein chałkę. Tutaj mamy takie naprawdę sympatycznie wyglądające ciastka. I Jacob Kowalski otrzymuje swoją walizkę i może z nią iść. Tylko minus jest taki zasadniczy, że te walizki nie do końca mi się podobają pod kątem tego, że figurka nie może jeść, nieść jej tak normalnie, czyli przy nodze, tylko żeby to miało jakoś, nie wiem, no sensowny wygląd, no to trzeba to chyba w ten sposób trzymać, bo niestety ona jest po prostu za duża i ta stara walizka była może taka już trochę nudna w swojej formie, ale po prostu mieściła się tutaj przy boku. Te figurki niestety ten problem posiadają, że tak się tego nie da zrobić. Dobra, jedziemy dalej. Jacob Kowalski otwarty, omówiony, więc na pewno w jednej z tych saszetek będzie petarda. Nie wiem, czy właśnie na petardę nie trafiliśmy. Nie, nie. Petarda będzie w takim razie w ostatniej saszetce, co mnie bardzo cieszy. Dobra, mamy tutaj Cho Chang, czyli pierwszą wielką miłość Harry'ego Pottera. Tak prezentuje się figurka po złożeniu. Za chwilkę oczywiście ją poskładamy. To, co jest mega słabe w tych figurkach, to te wstrętne, paskudne kiecuchy, które według mnie są w ogóle nikomu niepotrzebne, ale ktoś to wymyślił i to praktykuje. I ktoś za to powinien spłonąć. Naprawdę strasznie się to wkłada. Później to nie wygląda estetycznie, zbiera kurz, strasznie się to syfi i to jest po prostu słabe. A poza tym przy krótkich nóżkach, co nawet Rafał z kanału Rafi Bricks zaobserwował, to jest niepraktyczne, bo w ogóle te nóżki się nie mogą potem odginać, więc po co było dawać małe, krótkie, ruchome nóżki, skoro niczego to sensownego nie wnosi. Ach, masakra.
Wygląda po prostu biednie, no, no zobaczcie, no, to jest niby taka kiecuszka, tutaj stoi ze wszystkich stron. Niby to można pozaginać w ten sposób, ale... No nie, nie jestem tego fanem, nigdy nie byłem i nigdy się nie przekonam, chyba że LEGO kiedyś zmieni materiał, ale nie zanosi się na to. Wygląda to po prostu źle. No ale cóż, mamy figurkę. Cho Chang to jest jedyna figurka, która w tej serii posiada gumowe włosy. Jeśli chodzi o kształt tych włosów, to one bardzo mocno kojarzą mi się, nie wiem czy oglądaliście taki film jak Kill Bill, ale tam były takie dwie azjatyckie siostry, które tak napierniczały się takimi łańcuchami i miały mniej więcej takie włosy, więc myślę, że można to na przykład do moca z Kill Billa użyć jako element fajny. Kupujecie dwie Choi, potem robicie sobie dwie takie dzikie azjatki. No i co, mamy tutaj sowę. Miła odmiana, bo Hedwiga z zestawu z Harrym oczywiście jest sową śnieżną, więc jest biała. Aczkolwiek Hedwiga ma takie umaszczenie, no, nie rzucające się zbytnio w oczy. To jest po prostu kilka jakichś tam, powiedzmy, takich nakropień czarnych. Tutaj ta sowa, przez to, że jest w kompletnie innym kolorze, prezentuje się zdecydowanie, w mojej opinii, lepiej. Ma fajnie tutaj zadrukowany brzuszek, takim innym upierzeniem i zobaczcie, jak z bliska ona się prezentuje. Ma takie fajne też tutaj kropeczki na czole, tutaj te obwódki wokół oczu, fajnie zadrukowane oczy, bardzo ładny dziobek, więc zdecydowanie ta sowa mi się podoba. No i cieszę się, że znowu kolekcja moich zwierzątek też się rozrasta o sowy, a kolejne sowy też oczywiście w tych zestawach z Harry'ego Pottera, znaczy nie wiem czy kolejne, na pewno jedna, bo Hedwiga jeszcze gdzieś tam się pojawia w tej wierzbie bijącej, więc kolejne sowy jeszcze dołączą. No a Cho, gdyby nie to, że ma tą straszną sukienkę, to zdecydowanie by się lepiej prezentowała. No i cóż, najbardziej pokiereszowana saszetka. Nie wiem, ile osób miało ją w ręce, ale jeśli jest w niej to, co... Tak, w niej jest to, o czym myślę. Właściwie ktoś, profesor Trelawney, osoba, która przewidziała wszystkie dziwne rzeczy, które zapoczątkowały się właśnie w trzeciej części, czyli więźniu Azkabanu. I zanim ja ją poskładam, no to myślę, że warto zobaczyć w ogóle sam torsik. Bo z tyłu nie ma nic, Maciek już by płakał, ale z przodu zobaczcie, jak fenomenalnie wygląda ta figurka. Bardzo ładnie zadrukowany torsik, bardzo ładnie zadrukowane te trójkątne kobiece nóżki. Masa zdobień, tu jakieś frędzelki, jakieś guziczki, pełno wisiorków. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. I ten torsik na przykład można wykorzystać do mocowania w takich tematach fantastycznych, do zrobienia jakiejś czarownicy. Profesor Trelawney ma tylko jeden wyraz twarzy, ale największą petardą są te włosy. Zobaczcie, jak one fantastycznie wyglądają. Tutaj przepaska, one mi się trochę kojarzą z włosami Jacka Sparrowa, aczkolwiek ta przepaska jest nieco głębiej wysunięta. Są bardzo gęste, takie mocno pokręcone, wyglądają trochę jak taki makaron w zupce chińskiej, ale naprawdę ta figurka wygląda ślicznie, jest po prostu fenomenalna. Dodatkowo mamy jeszcze filiżankę na spodeczku. Spodeczek jest przeuroczy, jest malutki, pięknie zadrukowany, naprawdę aż się... No, chce się to oglądać, to jest tak ślicznie zrobione. Trochę, można powiedzieć, w klimatach friendsowych, ale naprawdę wow. No i oczywiście, jak w przypadku wielu pozostałych czarodziejów, jest i różdżka. No, ale wydaje mi się, że profesor Trelawney tutaj wygrywa zdecydowanie ten odcinek, jeśli chodzi o najciekawszą, najfajniejszą minifigurkę, którą udało się wydropić. Dlatego, że po prostu jest ślicznie, pięknie wykonaną minifigurką LEGO. Naprawdę. To jest w ogóle jedna z najfajniejszych figurek w tej serii. I tak sobie teraz jeszcze sprawdzę, które figurki mogą z nią konkurować, to wydaje mi się, że na pewno, no, Harry ze względu na pelerynę, Dumbledore bardzo fajnie wygląda, Moody. Chyba to tyle, no bo te figurki w górnym rzędzie są takie bardzo zwykłe, bardzo takie właściwie nijakie. No, Luna też wygląda fajnie, ale też jest taka mdła. A profesor Trelawney naprawdę wygląda przefantastycznie. No cóż, także podsumujmy. Ostatni odcinek. Mamy Cho Chang, mamy Jacoba Kowalskiego i mamy fenomenalnie wyglądającą profesor Trelawney. I tak się kończy seria openingów saszetek z minifigurkami z Harry'ego Pottera. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną przy tych wszystkich openingach. Ja mam nadzieję, że uda mi się serię uzupełnić do samego końca.
No i cóż, no, czekajcie na kolejne odcinki. Dzięki, cześć.